1989 rok to był rok idealny dla wszystkich, którzy się interesowali tym, co się dzieje dookoła nich. A dla ludzi, którzy jeszcze w tym pracowali, lepszego roku aż trudno sobie wyobrazić. Tyle się działo, że po prostu się chciało to fotografować. To ja bym jednak się cofnął rok wcześniej, bo wtedy właśnie w Anglii byłem. I dla mnie taką w ogóle dosyć istotną historią była wizyta Margaret Thatcher w Polsce. No i wobec tego w dzienniku BBC poświęcono Polsce dosyć spory materiał przez parę dni. No i były długie wywiady z Mieczysławem Rakowskim. Był wywiad z Jaruzelem i z Lechem Wałęsą, nie? Który, kurde, pieprzył tam te piąte przez dziesiąte swoje po polsku, ale rządził tym ekranem. Była to charyzma, tak jak się uczyłem na studiach, co to jest charyzma, to właśnie było to. Na Wałęsę patrzyli ludzie z zagranicy z otwartą gębą. Czuło się w tą wielką zmianę i duża niepewność, co z tego wyniknie, bo to tak nikt do końca nie wiedział. I nagle ten okrągły stół Gazeta Wyborcza i to jest trochę jak taki powiew, wiatr, wicher, który wciąga. Życie nabrało takiego przyspieszenia, że człowiek nie wracał do domu po prostu. Pierwszego dnia obrad okrągłego stołu na dziedzińcu pałacu, wtedy się nazywał Namiestnikowski w Warszawie. Siedział taki chłopak młody, wysoki, przy oknie, palił papierosa, trzymał aparat mami i ja. To było właściwie pierwsze spotkanie moje z Krzyśkiem Millerem. On się związał z tą opozycyjną grupą i on chyba z tego powodu został tam wpuszczony, no bo tam była dosyć ostra selekcja. To, mimo, że tam było strasznie dużo fotografów, to jednak nie wszystkich tam nawet z legitymacjami wpuszczano. Przed samym wejściem wszyscy się denerwowali, kiedy nas wpuszczą. Wszyscy myśleli, jak ktoś tam będzie na tej sali, jakie miejsce zająć, gdzie nas zablokują. Pamiętam, że na początku żeśmy stanęli za siedzącymi wokół stołu, tylko z jednej strony nas tam dopuszczono. Zdaje się, że Krzysio był jednym z nielicznych, którym się udało tam z góry zrobić zdjęcia. No ale myśmy byli tak zafascynowani tym, co się będzie działo, żeśmy nie chcieli opuszczać swoich miejsc, bo baliśmy się, że jak na chwilę odejdziemy, to będzie się działo coś tak ważnego, co nas ominie. Myślę, że Krzysztof nie zdawał sobie chyba na początku sprawy, w czym uczestniczy, kiedy robi okrągły stół. No to było jedno z ważniejszych zdjęć. Bo jeżeli na całym świecie się mówi o round table, to żeby pokazać, że to jest round table, a nie kwadratowy czy prostokątny stół. Więc na pewno była duża walka, żeby zrobić zdjęcie z góry. Zrobił i przeszło do historii, bo historia tego się domaga, żeby ją fotografować. Wszyscy szukaliśmy jakiegoś miejsca, chcieliśmy być potrzebni. Myślę, że dlatego znalazłam się w Komitecie Obywatelskim. To była taka w nas wielka potrzeba jakiejś wspólnoty. Spotykaliśmy się z ludźmi, którzy podobnie myśleli, podobne mieli wartości. To było bardzo ożywcze i byliśmy chyba jakoś, nie wiem, spragnieni tego. Te zdjęcia, tak wydaje mi się, że to był taki okres mobilizacji przedwyborczej. I jakoś wierzyliśmy, że będziemy mieli wpływ na to, co się będzie działo. Bardzo ważny był ten rodzaj zaufania. W trakcie obrad okrągłego stołu dochodziły informacje, że powstanie pierwszy tak zwany niezależny dziennik w bloku wschodnim. Miała być to gazeta na czas wyborów. Tak się mówiło, dlatego się nazywała Gazetą Wyborczą. I to był taki moment, kiedy po raz kolejny w życiu zetknąłem się z Krzysztofem Millerem. Krzysiek był takim młodym pistoletem, który bardzo chciał zaistnieć, bardzo chciał fotografować. Widać było, jaką wkłada energię, jaką ma pasję do tego fotografowania. Redakcja Gazety Wyborczej była w żłobku na ulicy Iwickiej w Warszawie. Pierwszy nasz dział to był kawałek miejsca odgrodzony dwoma szafami z biurkiem. Z tyłu były drzwi do ciemni, czyli
jakiejś starej toalety, która została przerobiona na ciemnie. Tam też każdy przynosił wszystko, co mógł, czyli ktoś tam przyniósł powiększalnik, ktoś przyniósł kuwety. Ja przyniosłem pierwsze 300 metrów filmu HL-ki. Gazeta była raczej przepustką niż przeszkodą przy czymkolwiek. Ona była właśnie glejtem na to, że można. Gdziekolwiek się nie pokazało tą blachę tak zwaną, to ludzie po prostu robili wszystko, żeby nam pomóc. To był niesamowity czas. No, nawet komuniści wtedy jakby wiedzieli, że trzeba po prostu puścić te bariery. Pamiętam ten plakat i to poczucie, że my też jakby jak w westernie, w samo południe, prawda, też idziemy, żeby zawalczyć. Ja w zasadzie nie bywałem w domu. Myślę, że Krzysiek też nie bywał, bo my wychodziliśmy z domu o świcie, żeby przyjechać do gazety, zobaczyć, co się dzieje. Poza tym w gazecie też było niesamowicie, bo tam się drzwi nie zamykały. Ponieważ non-stop walił dziki tłum dziennikarzy z zagranicznych, gości zagranicznych, późniejszych prezydentów, premierów. Naprawdę przewalały się tam niesamowite ilości osób. To było coś niesamowitego, atmosfera tej gazety tamtych czasów. 4 czerwiec, ta radość, ta nieprawdopodobna radość, ona mnie absolutnie przekroczyła. Niby ja ciągle chciałam wierzyć, że wygramy, ale na wszelki wypadek mówiłam sobie, że może nie, żeby się tak strasznie nie zmartwić później. Taka radość odczuwana w każdej komórce, tak? Ręce się śmieją, nogi się śmieją, gęba się śmieje. Co rano było to poczucie, że wygraliśmy. To było absolutnie niezwykłe, cudowne uczucie. Powstawał nowy Sejm, powstał Senat, nowi ludzie, nowa opozycja. W Sejmie wtedy chodziło się wszędzie. Ja pamiętam, że mogłem robić zdjęcia włącznie z tym, że chodziliśmy po sali plenarnej i pod mównicą, gdzie przemawiał poseł, albo pod ławami rządowymi. Siedziało się z aparatem i się fotografowało to wszystko. Dla mnie to był o tyle ważny czas, że miałem taką świadomość, że uczestniczę w najważniejszych wydarzeniach, które się dzieją w tym kraju. No, uczestniczę oczywiście jako obserwator, ale jednak z bliska. To było naprawdę strasznie emocjonujące.